Mieszkamy w Platerówce, w domu strażaka mamy swoją harcówkę, w której spotykamy się na zbiórkach. Czuwaj, ja mam na imię Nikola, a to reprezentacja drużyny biorąca udział w konkursie. Druh Oskar. Czuwaj. Druh Krystian. Czuwaj. Druh Krzysztof. Czuwaj. I druhna Sylwia. Czuwaj. Teraz postaramy się upamiętnić życie i czyn naszego legionisty Stanisława Brejchy przez zebranych przez nasz zespół informacji. Przez 2 miesiące prowadziliśmy poszukiwania informacji o wybranym bohaterze, między innymi w różnych instytucjach państwowych, kościelnych, archiwach w Warszawie, Przemyślu, Rzeszowie, Jarosławiu, Radymnie, u regionalistów w Polsce i w Niemczech oraz osób prywatnych. Myślę, że Kasper i właśnie wyszukuję informacje na temat naszego bohatera, ponieważ wraz z moim zespołem biorę udział w konkursie Niezwyciężenie 1918-2018 Pokolenia Niepodległej. Jesteśmy właśnie w Ebersbach przed domem pani Hanny. I ten krzyż dziadek dostał za przeniesienie jakichś bardzo ważnych dokumentów wojskowych przez SAN. I nie byłoby w tym nic takiego, gdyby nie to, że to było w listopadzie. Czyli bardzo zimno, bo tam już jest w ogóle zimno. No niestety nabawił się zapalenia płuc. Tutaj jest krzyż, którym został mój dziadek oznaczony. Tu jest dyplom związany z tym krzyżem i przekażę wam, ciesząc się, że nie tylko ja, ale inni Polacy też będą to mogli zobaczyć. Bardzo, bardzo wam dziękuję i jako podziękowanie. Za podziękowanie. Czuj, czuj. Czuwaj! Otrzymane od wnuczki Stanisława Brejchy pamiątki umieszczamy w specjalnej gablocie, która będzie wisiała w naszej harcówce.